podstawowym obowiązkiem każdego obywatela Polski, a także chrześcijanina, jest pamiętać o tych, którzy zginęli i za ojczyznę, i jako wyznawcy Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy zginęli w krwawą niedzielę, jak i w czasie innych dramatycznych faz ludobójstwa na Kresach, ginęli dlatego, że byli Polakami, dlatego, że byli wyznawcami religii rzymskokatolickiej, więc jest to obowiązek podwójny ze strony obywatelskiej i chrześcijańskiej. Dzisiaj w całej Warszawie jest kilka uroczystości upamiętniających zagładę Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dniem, kiedy Polacy byli mordowani, była właśnie krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku. I z tej okazji różne środowiska w całej Warszawie organizują i w całej Polsce organizują obchody upamiętnienia rzezi na Wołyniu. Według badań szacunkowych w latach 1939-1947, a więc do akcji Wisła, Ukraińcy, czy to z UPA, czy z SSA Galicjen, czy to tak zwani siekiernicy, czyli chłopi ukraińscy uzbrojeni w siekiery, zamordowali od 150 do 200 tysięcy obywateli Polski. To nie tylko Polacy, ale Ormianie, również Czesi, Żydzi i ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy byli obywatelami polskimi, a którzy nie popierali ideologii banderowskiej i UPA. Pochodzę z rodziny kresowej wymordowanej przez UPA na Wołyniu i niestety prawie że co roku jestem tego dnia. Raz, że to jest bardzo smutny dzień dla mojej rodziny, ale z wielkim bólem ten dzień, w tym dniu obserwuję, co się dzieje w gazetach, w telewizjach i oto widziałem parę dni temu na pasku i w gazetach wiadomość: rocznica zamordowania 8 tysięcy muzułmanów w Srebrenicy. Teraz wczoraj Jedwabne, rocznica mordów w Jedwabnym i dzisiaj jest rocznica okrągła 11 lipca, była apogeum mordów, zaatakowali UPOwcy, ponad 100 kościołów już teraz się liczy na raz. I cisza. Nie ma żadnej wiadomości. Nie ma żadnego paska, nie ma najmniejszej wzmianki. Władze Warszawy w tym roku zafundowały nam no, rzecz skandaliczną po prostu, takiej jakiej jeszcze nie było. Tablica, która jest na Domu Polonii, de facto jest przysłonięta gigantycznym słupem ogłoszeniowym, co ma spowodować, że nawet w czasie takiej uroczystości nie możemy tutaj godnie uczcić ofiar. I tu jeszcze przed chwilą na tym miejscu, gdzie ja stoję, stał samochód jakiejś ambasady, łatwo się domyślić której, który tarasował to dojście do tablicy. No, takiego skandalu jeszcze nie było. Partia rządząca zachowuje się jak tchórze, proszę Państwa. Jak tchórze. Na Ukrainie została uchwalona ustawa o tym, że nie tylko ONUPA to bohaterowie, ale że można karać Ukraińców, którzy by chcieli powiedzieć prawdę, ale także obywateli nieukraińskich, czyli Polaków. To doprowadza do tego, że każdy, który dzisiaj pojedzie na Ukrainę, a mówi prawdę o ludobójstwie, może być skazany. Co zrobił Bronisław Komorowski? Nic, głowa w piasek. No przegrał wybory, ja to dzisiaj nam się wyraźnie powiedziałem, że za jego postawę, to, że przegrał teraz wybory, to jest kara Boża za jego kłamstwo i za fałszowanie historii. Oczywiście wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się w tej chwili na wschodzie Ukrainy, agresją Władimira Putina i to nie ulega wątpliwości, ale to nie zmienia faktu, że trzeba się domagać prawdy. No, absolutnie nie zgadzam się z tymi środowiskami, także u nas w Polsce, które mówią, Ukraińcy są w trudnej sytuacji, a zatem udajemy, że nie było problemu, a zatem zapominamy o naszych ofiarach. To jest niedopuszczalne. Absolutnie trzeba od niej wymagać prawdy, trzeba od niej wymagać, żeby uznała Banderę, OUN, UPA za organizacje zbrodnicze. Były to organizacje zbrodnicze, a Bandera jest takim samym mordercą jak Hitler czy Stalin.
i po prostu trzeba domagać się prawdy. Bo tylko poprzez prawdę można dążyć do pojednania z Ukraińcami. Przez kłamstwo i przemilczenie takiej możliwości po prostu nie ma. Pomodlimy się za wszystkich pomordowanych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.